No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na Home Decor Haul, ponieważ już dawno takiego filmu nie było, czas najwyższy to zmienić. Skąd pomysł na taki film? No może dlatego, że mam ochotę już na wiosnę i jak przychodzi wiosna, to ja mam ochotę na zmiany i też zmiany w moim otoczeniu, nie wiem czy Wy tak macie, ale ja właśnie tak mam. Dlatego też postanowiłam, że pomału będę wprowadzać różne zmiany właśnie w moim mieszkaniu, a troszkę inne kolory, więc na pewno w najbliższym czasie zobaczycie co i jak, ale zaczynamy od pierwszych zakupów. No właśnie, na początek będzie Pepco i w Pepco kupiłam tak naprawdę tylko dwie rzeczy i to takie same rzeczy, a dokładnie osłonki na doniczki, na kwiaty. Właśnie takie, dwie takie, słuchajcie, osłonki, ponieważ jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, oho, one idealnie będą pasowały do mojego mieszkania. Już nie mówiąc o tym, że mam wazon z Iska, który właśnie tak wygląda, co prawda jest taki szklany, ale właśnie w takim odcieniu srebra, więc mówię, no idealnie to będzie wyglądało, więc stwierdziłam, dobra, biorę dwie osłonki, tylko szkoda, słuchajcie, że one są w jednym rozmiarze, bo gdyby były jeszcze większe, to z chęcią bym wzięła kolejne dwie na jeszcze inne moje kwiaty. Te osłonki już mogliście zobaczyć w moim daily vlogu, w jednym chyba z ostatnich daily vlogów, gdzie przesadzałam storczyki i właśnie tam pokazywałam Wam, że potrzebne mi były takie osłonki na storczyki i ja za nie zapłaciłam, czekajcie, bo mam tutaj nawet cenę, 15 zł za jedną taką osłonkę. One są dosyć solidne, fajnie wykonane, niestety nie ma ich na stronie internetowej, ale myślę, że gdzieś stacjonarnie, jeśli Wam się podobają, jeszcze możecie je dostać. Kolejne zakupy to będzie Carrefour, dział, gdzie można dostać różne akcesoria do domu i słuchajcie, przez przypadek, zupełnie przez przypadek byłam na zakupach, przechodziłam właśnie obok takiego dużego stołu, gdzie były wyłożone kubki, szklanki, talerze i nie tylko i zwróciłam uwagę, że pojawiły się takie szklane talerze ze srebrną obramówką, głębokie talerze, nie są jakoś specjalnie duże, ale stwierdziłam, właśnie tego mi trzeba. Kto mnie ogląda już od jakiegoś czasu, ten wie, że w moim domu jest dużo szkła, bo ja po prostu kocham szkło i wszystkie talerze, które są płaskie, małe, duże, są szklane. I potrzebowałam właśnie takich bardziej głębokich talerzy, czy to na zupę, czy to na przykład na większą ilość makaronu. No i jak zobaczyłam te, a w dodatku właśnie z tą srebrną lamówką, bo wszędzie, słuchajcie, gdzie chodzę, czy to Homla, czy Home Deck, Home and You, no w większości sklepów, jeśli już pojawia się szkło, to jest ono wykończone złotem, a mi kompletnie złoto do mieszkania nie pasuje. U mnie praktycznie wszystko jest połączone ze srebrem. Więc naprawdę, uwierzcie mi, ciężko jest znaleźć albo takie talerze, które będą całkowicie gładkie, głębokie, albo będą właśnie z taką srebrną lamówką. No i jak zobaczyłam te, to stwierdziłam, super, wzięłam 8 tych talerzy, za każdy talerz zapłaciłam około 10 zł, więc to była całkiem dobra cena. No i mam wykończenie, można by powiedzieć, takiej codziennej zastawy stołowej, z której ja maksimum korzystam, no i czasami jak przyjdą jacyś goście. No dobrze, skoro jesteśmy przy szkle, to pokażę Wam teraz zakupy z Agata Meble, salonów Agata. Jak wiecie, tam oprócz mebli w tych sklepach są też wspaniałe dodatki i akcesoria do domu. U mnie w mieszkaniu jest sporo takich właśnie dodatków z Agata Meble, jak na przykład lustro, które tutaj widzę, które mam w sypialni i Wy też doskonale już to lustro znacie. No i też tak ostatnio stwierdziłam, mówię, a dobra, pojadę. Chciałam się rozejrzeć przede wszystkim za szklankami, bo szklanki, które mam i gdzieś tam one się pojawiają w moich mediach społecznościowych, są to szklanki z Homla i kolekcja już niedostępna. Bardzo fajne szklanki, ale no dwie się stukło, więc nie mam kompletu. Kiedy ja je kupowałam, to powiem Wam szczerze, że nie pomyślałam o tym, żeby zamiast 6 szklanek wziąć 8, w razie gdyby coś się działo. No, kupiłam 6, no i zostały mi 4. Więc teraz szukam takich szklanek, które będą mi mniej więcej pasowały do tamtych, ewentualnie muszę kupić nowy komplet szklanek. No i szczerze, nie znalazłam nic, co by mnie tak zaciekawiło, przyciągnęło, zaintrygowało, spodobało się, ale jeśli już jesteśmy przy szkle, znowu, to pokażę Wam
Znalazłam w Agata Meble taką misę. Misa, salaterka, jak zwał, tak zwał, szklana, która bardzo jest podobna właśnie do tych moich szklanek, a potrzebne mi było też coś takiego na sałatki. Ja już mam jedną taką szklaną misę, ale ona jest bardzo duża. I jest zdecydowanie za duża, kiedy korzystam z takiej sałaty tylko ja i mój Massimo. Czy na przykład przychodzi do nas jeszcze jedna para, no to wiecie, no, wystawiać taką wielką misę, no nie za bardzo. Nie muszę też robić takiej dużej ilości sałatki albo sałaty. Więc jak zobaczyłam tę, to mówię, dobra, to jest idealny rozmiar właśnie na sałatę. Poza tym też powiem wam, całkiem ładnie wygląda. Mam tutaj nawet rachunek i powiem wam, ile ona kosztowała. Ta kosztowała niecałe 28 zł i tu mamy średnicę 24 cm. Ale w związku z tym, że wystawiona była właśnie ta kolekcja, był też wystawiony właśnie taki fajny talerz i półmisek. I to o tym z kolei pomyślałam, jeśli chodzi o słodkości, jeśli chodzi o, na przykład o ciasto, albo nawet na jakieś przystawki. I mówię do Massimo, słuchaj, fajnie będzie to wyglądało, bo tu będziemy mieć sałatkę, tu możemy położyć właśnie jakieś przystawki, na przykład bruschetty, albo jeszcze coś innego, czy to do śniadania, czy do obiadu, albo wykorzystać właśnie na deser. Więc mówię, dobra, biorę jeszcze ten talerz, ten półmisek i już wam mówię, on kosztował niecałe 18 zł. Także mam taki komplet. Słuchajcie, to jest kolekcja Estrella, jakoś tak się nazywa. Jeśli znajdę rzeczy, o których dzisiaj rozmawiam w sklepach internetowych tych marek, to oczywiście zostawię wam linki w opisie. Mam nadzieję, że te będą, bo wiem, że tutaj jest też parę osób, takich jak ja, które lubi szkło w domu, a myślę, że to naprawdę fajnie będzie się prezentowało właśnie na stole. Czy to na sałatę, czy na sałatki, tutaj na jakieś ciasta, ewentualnie właśnie na przystawki. I jeszcze dwie rzeczy z Agata Meble. W jednym też ze starych moich home decor haul pokazywałam wam, że kupiliśmy takie wiaderko srebrne na napoje, na alkohol, które wykorzystujemy latem, kiedy robimy grilla. I to wiaderko nie jest takie tradycyjne, w sensie, że ono jest takie, wiecie, gładkie. Tylko jest takie, ma takie delikatne wybrzuszenia. I jak zobaczyłam te dwie miseczki, które właśnie mają taki, zobacz, widzicie to? One mają właśnie takie wybrzuszenia, to mówię, nie, no po prostu to jest idealne do tego naszego wiaderka, bo fajnie to będzie wyglądało, jak właśnie wystawimy wiaderko z napojami na stole, jak będziemy robić grilla, a jakieś na przykład ogóreczki, czy jakieś, no nie wiem, cebulki, pieczarki, wiecie, o co chodzi, takie do grilla, będziemy trzymać też w takich miseczkach, które są bardzo do tego wiaderka podobne, więc będzie wyglądało to trochę jak taki komplet. Każda z tych miseczek kosztowała około 9 zł. Są też w innych rozmiarach i powiem wam, że zastanawiam się, czy ich nie dokupić sobie. Może jakiegoś właśnie tego większego rozmiaru, ze dwie, bo też fajnie będą się prezentowały w takiej właśnie zestawie grillowej. Jejku, słuchajcie, już nie mogę się doczekać tego sezonu. Już nie mogę się doczekać, jak będzie ciepło i będziemy spędzać czas na naszym tarasie ze znajomymi. No i na zakończenie dzisiejszego filmu muszę wam powiedzieć, że odkryłam świetny sklep internetowy, później w ogóle znalazłam go na Instagramie. Mój styl w moim domu, to jest takie połączenie modern glam, modern classic z odrobiną stylu Hampton. Ja tak lubię, słuchajcie, takie pomieszanie z poplątaniem troszkę. I większość, jeśli chodzi o kolorystykę, to w moim domu jest granat, błękit, turkus, odcień zielony, niebieski. No i stwierdziłam, że muszę zacząć pomału na wiosnę właśnie coś zmieniać i stwierdziłam, że też najlepszą możliwością w zmianach są poduszki, koce i nie tylko. I przeszukując internet właśnie trafiłam na ten sklep, który wam się tutaj wyświetla. Znalazłam tam idealne poszewki na poduszki, ale mówię tak, nie będę szaleć,
Tylko na razie zrobię pierwsze zamówienie, żeby sprawdzić, jak długo się na to czeka, jaka to jest jakość, jak te poduszki będą wyglądały. I zamówiłam sobie w sumie nie poduszki, ale poszewki na poduszki. Pierwsza z nich wygląda tak, czyli widzicie w takim pięknym, błękitnym odcieniu, ze srebrnym haftem, ze srebrnym sznurkiem. Ona jest wykonana z welurowego materiału. Tak jak mówię, wkład już oczywiście miałam. To jest poszewka na poduszkę 45x45 i opcja, która bardzo, ale to bardzo mi się podoba, że przy danym wzorze, który pojawia się na stronie, jeśli chodzi o każdą poszewkę, macie możliwość wybrania materiału, koloru tego materiału, koloru sznurka, czy na przykład właśnie takiego obszycia i haftu, ale też przy niektórych modelach macie możliwość wyboru tutaj spersonalizowania takiej poduszki i wybrania sobie na przykład literki, którą tam będziecie chcieli wstawić. Tak? Ja tutaj akurat nic nie zmieniałam, ale skomponowałam sobie taką oto wersję, czyli błękitną, welurową w połączeniu ze srebrnym sznurkiem i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z jakości tej poszewki. Ona kosztowała coś chyba około 130 zł. Zostawię Wam do niej link. Natomiast druga poszewka, którą wybrałam, wygląda tak. Jest to już biała poszewka z granatowym haftem i z granatowym tutaj taką lamówką. To już nie jest taki sznurek jak tu, tylko właśnie jest taka lamówka. Też wielkość 45x45 i też welur, więc naprawdę fajnie. I tak jak mówię, za tą chyba też zapłaciłam coś około 130 zł za poszewkę. Oczywiście też w tym sklepie możecie dobrać sobie wnętrze poduszki. Tak, wkład do takiej poszewki, także tym też nie musicie się martwić, jeśli chodzi o wielkość, jeśli nie będziecie wiedzieć, jakie macie poduszki i tak dalej, ale bardzo, tak jak mówię, bardzo mi się podoba to, że można sobie wybrać i kolor materiału, i kolor właśnie tego wykończenia, haftu, a modeli jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I też jestem zadowolona z tego, że w miarę szybko przyszło moje zamówienie. Czekałam chyba dosłownie 3 dni albo 4 dni od zamówienia. Także słuchajcie, no wow. No naprawdę fajnie. I teraz, jak już wiem, jakiej jakości są te poszewki, jaki jest ten materiał, jak to jest wszystko ładnie wykończone, mogę sobie zamówić kolejne poszewki w nieco innych kolorach, ale nie zdradzę Wam na razie jakich, bo to na pewno zobaczycie w kolejnym filmie. Natomiast zostawiam Wam link do tego sklepu, bo tam są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. W ogóle, słuchajcie, przepadłam, tam są takie wazy, wazony, lampy. Idealnie w moim stylu, ale stopniowo będę je sobie tutaj wprowadzać jako dekoracje w moim mieszkaniu. No nie powiem, że jakoś specjalnie poszalałam na tych zakupach do naszego mieszkania, ale słuchajcie, odkryłam świetny sklep i na pewno coś jeszcze z niego zobaczycie. Uwaga, to nie jest żaden film sponsorowany. Sama kupiłam wszystkie te rzeczy, o których Wam dzisiaj mówię i zapewne następne też kupię sama, ale sklep jest super i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się odkryć jeszcze coś. Polecam Wam przyjrzeć ofertę. W Pepco te najnowsze kolekcje, no tak nie za bardzo do mnie przemawiają. Muszę się jeszcze porozglądać za pewnymi rzeczami, które gdzieś tam mam w głowie. Jak już wiem teraz, jak wyglądają rzeczy z tego sklepu, z którego zamówiłam poszewki, na pewno coś jeszcze zamówię, więc spodziewajcie się, że takie filmy będą tutaj na moim kanale i zobaczycie przede wszystkim właśnie tą koncepcję, którą mam w głowie. Dobra, kończę. Dajcie znać, czy któraś z tych rzeczy Wam się spodobała, czy znacie sklep, o którym dzisiaj wspomniałam, czy i Wy planujecie jakieś zmiany na wiosnę, w Waszym otoczeniu, w Waszym mieszkaniu, czy też tak macie jak ja, że jak już potrzebujecie tego słońca i potrzebujecie tej wiosny, to macie ochotę na zmiany. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!